Wydawnictwo SQN oraz audioteka.pl przedstawiają. Jason Schreier. Krew, pot i piksele. Jak powstają gry. Tłumaczył Bartosz Czartoryski. Czyta Jacek Rozenek. Dla Amandy. Wstęp. Powiedzmy, że chcecie stworzyć grę wideo. Macie już zabójczy pomysł, dajmy na to, że miałaby traktować o wąsatym hydrauliku, rzucającym się na ratunek swojej dziewczynie, księżniczce porwanej przez ogromnego ziejącego ogniem żółwia. I nawet udało wam się naciągnąć inwestora na parę baniek, aby go zrealizować. I co dalej? Cóż, musicie ustalić na zatrudnienie, ilu ludzi możecie sobie pozwolić. A potem podzwonić po rysownikach, designerach, programistach. Trzeba też mieć producenta czuwającego nad całym procesem, a także dział dźwiękowy, ponieważ wypada, żeby gra miała te, no, dźwięki. Nie zapomnijcie o wykwalifikowanych i sprawdzonych testerach, którzy wyłapią błędy. No i potrzebujecie geniusza marketingowego, bo skąd ludzie będą wiedzieć, że szykujecie bestseller. Jak już uda się ich wszystkich zebrać, ustalcie dokładny grafik, który określi, ile czasu dana ekipa spędzi nad poszczególnymi częściami gry. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w pół roku uda się przygotować demo, akurat na E3, a przed końcem roku będziecie mieli pełny produkt. Przez kilka miesięcy wszystko idzie całkiem nieźle. Rysownicy stworzyli już projekty paru fajowych przeciwników, z którymi będzie zmagał się wasz hydraulik. Duchy, grzybki, tego typu postaci. designerzy, naszkicowali pomysłowe poziomy, prowadząc gracza przez bulgoczące wulkany i cuchnące bagniska. Programiści rozgryźli, jak wykorzystać sztuczki graficzne. I dzięki bajranckiemu renderowaniu podziemia wyglądają bardziej realistycznie niż wszystko, co do tej pory widzieliście. Nikomu nie brakuje motywacji, robicie postępy. I rozdajecie opcje na zakup akcji firmy jak darmowe gazety na stacji metra. Aż któregoś ranka dostajecie telefon od swojego producenta. Okazało się, że tamten trik z renderowaniem jest bezużyteczny, bo przez niego częstotliwość wyświetlania klatek spada do 10 na sekundę. Częstotliwość wyświetlania klatek określa odstępy czasu, w jakich obraz jest wyświetlany na ekranie. Nasze oczy przywykły do grania przy podstawowej częstotliwości 30 klatek na sekundę. Kiedy ta wartość spada, gra wydaje się przycinać, jakby wyświetlano ją ze starego projektora. Testerzy zacinają się na etapie z wulkanem, a koleś od marketingu nie przestaje gadać o tym, jak bardzo zaszkodzi to ocenie gry na Metacritic. Art Director nalega na ściślejszą kontrolę nad pionem animacji – przez co tam ci dostają szału. Demo na E3 ma być gotowe za dwa tygodnie. A wy wiecie, że nie ma szans skończyć go wcześniej niż za miesiąc. Nagle inwestorzy zaczynają się dopytywać, czy nie udałoby się zmniejszyć budżetu z 10 do 8 milionów. Co oznaczałoby, że musielibyście zwolnić wtedy parę osób. Przed tygodniem fantazjowaliście o przemówieniu, które wygłosicie podczas gali Game Awards. Po odebraniu nagrody za grę roku, a teraz zastanawiacie się, czy w ogóle uda się ją ukończyć? Miałem kiedyś okazję napić się z deweloperem, który dopiero co wypuścił nową grę, wyglądał na wykończonego. Razem ze swoją ekipą już zbliżali się do linii mety, kiedy dotarło do nich, że jedna z głównych atrakcji gry nie jest tak interesująca, jak myśleli. Parę następnych miesięcy spędzili na tak zwanym crunchu, pracując całe tygodnie po osiemdziesiąt, sto godzin, aby rozłożyć wszystko na czynniki pierwsze i kompletnie przerobić wszystko, co do tej pory udało się domknąć. Niektórzy spali w biurze, żeby nie tracić czasu na codzienne dojazdy do pracy, bo każda godzina spędzona za kierownicą oznaczała godzinę mniej na łataniu niedociągnięć. Aż do dnia terminu złożenia całości wielu z nich wątpiło, czy w ogóle uda im się tę grę wypuścić. Cud, że ta gra powstała, powiedziałem. Jason odparł, to cud, że jakakolwiek gra powstała. Przez kolejne lata, kiedy zajmowałem się światem gier, często to słyszałem. Deweloperzy, bez względu na to, czy pracowali dla niedużego, niezależnego studia, czy obecnych na giełdzie korporacji, często mówili o tym, jak ciężko projektować i produkować gry. Podczas odbywającej się co roku Game Developers Conference. GDC? Wystarczy wejść do jakiegokolwiek baru w San Francisco i nie ma szans nie natknąć się na zmęczonych designerów, starających się przebić jeden drugiego opowieściami o ciągach koderskich i napędzanych kofeiną nocek. Nieobce są im wojenne metafory, opowieści o kopowe to powszechne sformułowanie i huralne narzekania, których świat zewnętrzny nie potrafiłby zrozumieć. Żeby zirytować jeszcze bardziej takiego dewelopera, wystarczy zapytać go, jak to jest całymi dniami grać. Ale nawet kiedy zrozumiemy, że również deweloper ma wymagającą pracę, nie jest łatwo nam pojąć dlaczego. Przecież ludzie robią gry od lat 70., co nie? Po dekadach rozmaitych doświadczeń i prób, deweloperzy powinni być raczej wydajni, prawda? Może podobne myślenie sprawdziłoby się pod koniec lat 80. Kiedy grami zajmowały się głównie nastolatki i dwudziestoparolatkowie odżywiający się wyłącznie pizzą i dietetyczną kolą, kodowali nocami, przesypiali całe dnie. Ale po latach przemysł gier w samych Stanach Zjednoczonych wyceniano już na 30 miliardów. Według danych Entertainment Software Association w 2016 roku amerykański przemysł gier wideo był wart 30,4 miliarda dolarów. Czemu jednak deweloperzy nadal opowiadają o przesiadywaniu w pracy do trzeciej nad ranem? Dlaczego nadal tak trudno robić gry? Żeby znaleźć odpowiedź na te pytania, zrobiłem to, co lubię najbardziej. Nękałem ludzi o wiele mądrzejszych od siebie. Rozmawiałem z przeszło setką deweloperów i ludzi na stanowiskach kierowniczych, zarówno oficjalnie, jak i nieoficjalnie, zadając im niezliczony ciąg wścibskich pytań na temat ich życia i pracy. Próbując dociec, czemu gotowi są tyle poświęcić dla tworzenia gier. Niniejsza książka podzielona jest na 10 rozdziałów, a każdy opowiada historię powstania innej gry. W jednym z nich odwiedzam Irvine w Kalifornii, żeby przeanalizować, jak ufundowana przy pomocy zrzutki na Kickstarterze gra Pillars of Eternity pomogła Obsidian Entertainment przetrwać najmroczniejsze czasy. W innym, jadę do Seattle w stanie Waszyngton gdzie dwudziestoparoletni Erik Baroni spędził niemal pięć lat pracując samotnie nad wyciszoną grą farmerską, której nadał tytuł Stardew Valley. Pozostałe opowiadają m.in. o technicznych koszmarach prześladujących ekipę od Dragon Age, Inkwizycji, wycięczającym crunchu przy Uncharted IV i tajemnicy otaczającej wyczekiwane Star Wars 1313 od LucasArts. Czytając możecie odnieść wrażenie, że historie te to anomalie, że opisuje gry, których produkcje naznaczyły kłopoty związane z nagłymi zmianami technicznymi, wymianą kadry kierowniczej albo innymi nieprzewidywalnymi zdarzeniami losowymi, na które deweloperzy nie mieli wpływu. Podczas lektury można by pomyśleć, że wszystkie te gry powstały w nienaturalnych jak na te branżę okolicznościach, że twórcy mieli po prostu ogromnego pecha że pewnie udałoby się im uporać z trudnościami, gdyby tylko stosowali się do obowiązujących standardów i omijali powszechnie znane przeszkody lub od samego początku podejmowali mądrzejsze decyzje. Oto jednak alternatywna teoria. Każdy tytuł powstaje w osobliwych okolicznościach. Gry z natury rozpięte są pomiędzy sztuką a techniką w sposób, który kilkadziesiąt lat temu był ledwie możliwy. Jeśli powiążemy dynamiczny rozwój sprzętu i oprogramowania z tym, że obecnie bawimy się zarówno przy dwuwymiarowej łamigłówce na iPhone'ie, jak i przy rozległym RPG z otwartym światem i niemalże realistyczną grafiką, nie powinno nas dziwić, że nie istnieją zuniformizowane standardy produkcji gier. Duża ich część może i wygląda podobnie, ale każda z nich została wykonana w zupełnie inny sposób, o czym przekonacie się, gdy będziecie czytać tę książkę. Ale czemu tak trudno robi się gry? Jeśli tak jak ja, nigdy nie próbowaliście swoich sił przy produkcji komercyjnego tytułu, być może poniższe teorie okażą się pomocne w zrozumieniu tego fenomenu. 1. Gry są interaktywne. Nie biegną w jednym wyznaczonym odgórnie kierunku. W przeciwieństwie do dajmy na to Renderowanych na komputerze animacji Pixara, grafika jest generowana w czasie rzeczywistym i nowe obrazy wyświetlane są przez komputer co milisekundę. Gry reagują na ruchy gracza, a film to historii nie. Kiedy gracie PC lub konsola, albo telefon, na bieżąco renderuje postacie i sceny, zależnie od podejmowanych przez Was decyzji. Jeśli wejdziecie do pomieszczenia, program dogra meble. Gdy zdecydujecie się zapisać stan gry i wyjść, musi zachować wasze dane. A jak uznacie, że chcecie załatwić pomocnego do tej pory robota, gra przetworzy A. Czy jest to możliwe? B. Czy jesteście dostatecznie silni, aby to zrobić? I C. Jaki paskudny dźwięk wyda z siebie rzeczony robot, kiedy wyprujecie mu metalowe flaki? Gra może również zapamiętać, co zrobiliście i napotkane później postacie, Będą wiedziały, że jesteście bezdusznymi mordercami, i przywitają się słowami: Ej, to ty jesteś tym bezdusznym mordercą! 2. Technika się zmienia. Komputery ewoluują, są lepsze z roku na rok, a co za tym idzie, zwiększają się możliwości przetwarzania grafiki. A kiedy zwiększają się możliwości przetwarzania grafiki, otrzymujemy ładniejsze gry. Jak powiedział mi Fergus Erkert, CEO studia Obsidian, znajdujemy się na krańcu postępu technicznego i stale przesuwamy granice. Erkert podzielił się ze mną uwagą, że tworzenie gier jest jak kręcenie filmów, o ile przy każdym kolejnym projekcie trzeba by budować zupełnie nową kamerę. Nie jest to niecodzienna analogia. Inna mówi o budowaniu kamienicy podczas trzęsienia ziemi. Albo sterowaniu pociągiem podczas gdy ktoś biegnie przed lokomotywą i na bieżąco kładzie tory. 3. Narzędzia nigdy nie są takie same. Aby tworzyć gry artyści i designerzy muszą pracować z rozmaitym oprogramowaniem od popularnego software'u jak Photoshop czy Maya, po własne aplikacje, które różnią się w każdym studiu. Tak jak sama technika, narzędzia te nieustannie ewoluują zależnie od deweloperskich potrzeb i ambicji. Jeśli działają zbyt wolno, albo nafaszerowane są błędami lub brakuje im kluczowych funkcji, praca nad grą może okazać się istną katorgą. Ludzie myślą zwykle, że do stworzenia gry wystarczą świetne pomysły. Kiedy tak naprawdę chodzi o umiejętność przeniesienia ich z papieru na produkt, powiedział mi kiedyś pewien deweloper. A do tego potrzebujesz dobrego silnika, i odpowiedniego zestawu narzędzi. 4. Planowanie jest niemożliwe. Nieprzewidywalność komplikuje całą sprawę, tłumaczył mi Chris Ripie, weteran branży Gier, producent, który pracował przy Halo Wars. Rolą producenta jest koordynowanie grafik, wykłócanie się z resztą ekipy i upewnienie się, że wszyscy wszystko rozumieją. Jak powiedział mi kiedyś Ryan Treadwell, stary wyga. Jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi za upewnienie się, że produkt w ogóle ujrzy światło dzienne. Ripi wyjaśniał, że w procesie produkcji tradycyjnego oprogramowania można ustalić realny grafik na bazie analizy zrealizowanych zadań i czasu potrzebnego do ich wykonania. Ale przy grach, ciągnął, mówimy o zapewnieniu komuś rozrywki. A co jest jej źródłem? Jak długo należy nad tym ślęczeć? Czy udało się uzyskać upragniony efekt? Czy jest on wystarczający? Chodzi o dosłownie stworzenie dzieła sztuki przez artystę. Jak ocenić, że jest ukończone? Czy jeszcze jeden dzień spędzony nad grą mógłby radykalnie ją odmienić? Kiedy należy skończyć ją szlifować? To złożona kwestia. Do właściwego etapu produkcji przechodzi się, gdy uznamy, że gra jest atrakcyjna i że dobrze wygląda, wtedy robi się trochę klarowniej. Lecz do tej pory poruszamy się po omacku, co prowadzi nas do pięć. Nie sposób powiedzieć, czy gra jest fajna, póki się w nią nie zagra. Można oczywiście pokusić się o popartą doświadczeniem i dowodami opinię, lecz dopóki nie chwyci się kontrolera, nie ma możliwości stwierdzić, jakie to uczucie ruszać się, skakać i rozbić dwuręcznym młotem metalowy łeb kumpla robota. Nawet bardzo doświadczeni designerzy nadal czują strach na samą myśl o tym, powiedziała mi Emilia Szac, projektantka z Noty Dog. Każdy z nas znalazł się w sytuacji, kiedy włożył w coś naprawdę dużo pracy, a grało się koszmarnie. Można sobie rozrysować w głowie misterne plany, wyobrażać, jak gra będzie pięknie działać, a w końcu, gdy przychodzi co do czego, wszystko okazuje się nie tak. Rola designera może się różnić w zależności od studia, lecz ogólnie rzecz biorąc, do niego należy podejmowanie decyzji powiązanych z funkcjonowaniem gry. Są one zarówno duże, jakiej broni będzie używał gracz, jak i małe. Jak gracz odróżni drzwi zamknięte od tych, które są otwarte? Opowieści zawarte w tej książce mają ze sobą pewne wspólne elementy. Każda z nich przynajmniej raz napotkała na swojej drodze opóźnienia. Każdy deweloper Musiał iść na niemałe kompromisy. Każda firma głowiła się jakiego sprzętu i technologii użyć. Każde studio rozplanowywało pracę tak, aby zdążyć na duże targi, jak E3, gdzie deweloperzy mogą liczyć na motywację, a nawet opinie i komentarze rozentuzjazmowanego tłumu graczy. I co budzi bodaj największe kontrowersje? Każdy, kto pracował nad tymi grami, musiał przeżyć crunch. Czyli poświęcić życie osobiste i rodzinne na pracę, która, jak się wydawało, nie miała końca. A jednak ludzie, którzy produkują gry, z reguły powtarzają, że nie mogliby robić czegoś innego. I kiedy opisują uczucie towarzyszące pracy z najnowszymi zdobyczami techniki, zapewnianiu interaktywnej rozrywki, jakiej nie dostarcza żadne inne medium, działaniu jako grupa licząca dziesiątki, a nawet i setki członków, aby stworzyć coś, w co zagrają miliony, ma się to niezachwiane poczucie, że mimo zawirowań, mimo kranczów, mimo piętrzących się bzdurnych trudności, przez które często muszą się przydzierać deweloperzy, gry są tego wszystkiego warte. Pomówmy jednak o waszym projekcie, tym o hydrauliku. Super przygoda hydraulika. Istnieją rozwiązania wszystkich waszych problemów, mimo że mogą się wam one nie podobać. Przykładowo da się przyciąć budżet przez zlecenie części roboty przy animacji studiu z New Jersey. Może gra nie będzie wyglądała tak bajecznie, jak zakładaliście, ale zapłacicie aż o połowę mniej. Da się uprosić projektantów poziomów, aby dorzucili kilka platform i nie dawali aż tak w kość graczom, a jeśli się nie zgodzą, przypomnijcie im, że nie każdy lubi Dark Souls. Da się też pogadać z art dyrektorem. Aby nie męczył programistów, bo ci muszą się skupić na swojej robocie i nie mają czasu na wysłuchiwanie jego opinii na temat światło cienia w grach wideo. Trudno będzie zdążyć na E3, lecz może uda się poprosić pracowników, aby przez parę tygodni zostawali po godzinach, rzecz jasna nie dłużej niż dwa. Aby ich ugłaskać, zaproście ich na obiad, a może nawet zaproponujecie premię, jeśli gra otrzyma notę 90. Na Metacritic? Będziecie pewnie musieli wyrzucić niektóre bajery. Tak wiem, były super, przepraszam. Ale to nie tak, że wasz hydraulik musi koniecznie zmieniać się w szopa pracza. Zostawcie to na sequel. Od autora. Przedstawione tu historie oparto na przeprowadzonych przeze mnie wywiadach z około setką deweloperów i innych ludzi z branży w latach 2015 17 Zwykle mówili ze mną otwarcie, niektórzy jednak prosili mnie o anonimowość, bo nie otrzymali pozwolenia od zwierzchnika, aby pojawić się w tej publikacji z nazwiska i nie chcieli narażać swoich karier. Prawdopodobnie zauważycie, że większość moich rozmówców to faceci, co jest niezamierzonym odmalowaniem smutnego obrazu branży od dziesięcioleci zdominowanej przez mężczyzn. Jeśli nie zostało zaznaczone inaczej, wszystkie wypowiedzi wzięte w cudzysłów, słyszałem w takiej właśnie formie. Nie próbowałem na potrzeby książki odtwarzać czyichś rozmów, i wszystkie anegdoty oraz szczegółowe informacje tu zawarte pochodzą bezpośrednio ze źródeł i, gdzie tylko było to możliwe, zostały potwierdzone przez osoby trzecie. Niektóre moje relacje to zapisy podróży, które odbyłem do siedzib firm i prywatnych domów w Los Angeles. Irvine, Seattle, Edmonton i w Warszawie. Płaciłem za nie samodzielnie i nie przyjmowałem żadnych korzyści od studiów i deweloperów, choć zaakceptowałem parę zaproszeń na lunch, kiedy wydawało mi się to w porządku. To znaczy, nie chodzi o to, że lunch był w porządku, ale że nie było to z mojej strony nieetyczne i. a zresztą lepiej już przejdźmy do książki. Rozdział pierwszy: Pillars of Eternity. Najważniejsze pytanie, które pada przy produkcji gier wideo, nie ma z nimi nic wspólnego. To prosta kwestia, od setek lat dająca się we znaki artystom i nieraz kładąca kres niezliczonym próbom doprowadzenia do końca projektu. Jak za to zapłacimy? Na początku 2012 roku Fergus Erckert, CEO Obsidian Entertainment. Nie potrafił znaleźć na nie odpowiedzi. Obsidian był relatywnie niewielkim studiem deweloperskim z siedzibą w kalifornijskim Irvine. Przez ostatni rok pracowano tam nad grą roleplaying RPG, w klimatach fantazy pod tytułem Stormlands. Był to dla nich pierwszy taki projekt, osobliwy, ambitny i co najważniejsze opłacany przez Microsoft. Producenci oczekiwali rozbudowanej gry na wyłączność aby wypuścić ją razem z premierą nowej konsoli, Xbox One. Około 50 ze 115 pracowników Obsidiana ślęczało nad przygotowywanym tytułem, co kosztowało firmę niemałe pieniądze, aczkolwiek póki Microsoft przesyłał czeki, nikt się tym specjalnie nie przejmował. Erkert zdążył przywyknąć do presji finansowej. Był związany z branżą od 1991 roku, z początku jako tester, potem wydawca w Interplay, a następnie projektant i ostatecznie szef potężnej firmy deweloperskiej Black Isle Studios. Kiedy jednak dręczone sporymi kłopotami finansowymi Interplay zamknęło zależne od siebie studio w 2003 roku, Erkert razem z paroma weteranami z Black Isle niezwłocznie założyli Obsidiana i prędko przekonali się, że prowadzenie niezależnego przedsiębiorstwa to żonglerka ostrymi przedmiotami. Sprawa wyglądała tak, że jeśli nie zaklepią sobie nowego kontraktu przed końcem bieżącego, to będą mieli kłopoty. Erkert jest krępej budowy, ma przerzedzone jasnobrązowe włosy. Mówi szybko, władczym tonem charakterystycznym dla kogoś, kto przez dziesiątki lat prezentował gry. Przez ten czas odegrał niebagatelną rolę przy tworzeniu uwielbianych gier RPG, takich jak Fallout czy Baldurs Gate. Podczas paneli dyskusyjnych i w rozmowach z prasą, nigdy nie kryje, z jakimi trudnościami boryka się niezależne studio. Życie dewelopera wygląda wtedy tak, że każdego ranka człowiek budzi się z myślą, czy wydawcy przypadkiem dzisiaj nie zadzwonią i nie każą przerwać prac nad grą. Żałuję, że nie jestem w większym stopniu socjopatą albo psychopatą, i nie mogę po prostu zignorować faktu, że przez cały czas ostrze gilotyny łechce mój kark. Lecz tak nie potrafię. Nie wydaje mi się, aby wielu deweloperów posiadało tę umiejętność, dlatego niemal wszyscy żyjemy w poczuciu ciągłego zagrożenia, coś się przeciwko nam często wykorzystuje. Rankiem 12 marca 2012 roku zaświeciła się jego komórka. Na ekranie wyświetliło się nazwisko producenta z Microsoftu, opiekującego się Stormlands. Pisał, żeby Erkert do niego przy okazji zadzwonił. Ten od razu domyślił się, co go czeka. To było jak SMS pisany przez dziewczynę, zamierzającą niebawem z tobą zerwać. Mówił. Zadzwoniłem, mając pewność, co usłyszę. Reprezentant Microsoftu był szczery. Rezygnują ze Stormlands i to natychmiast. I tak pięćdziesięciu pracowników Arkerta od razu mogło odejść od komputerów. Producent nie powiedział, dlaczego Microsoft dał sobie z tą grą spokój, lecz dla szefostwa Obsidiana od dawna było oczywiste, że prace nad Stormlands nie szły najlepiej. Na studio wywierano ostre naciski, bo nie chodziło jedynie o wyprodukowanie dobrego RPG, ale RPG na tyle dobrego, aby potrafiło sprzedać nową konsolę. Lecz pomysły Microsoftu co do kształtu Stormlands wydawały się ekipie Obsidiana dziwaczne. A oczekiwane rozwiązania, przynajmniej z ich perspektywy, niepraktyczne. Jak opisywało paru deweloperów pracujących wtedy nad Stormlands, grę nafaszerowano ambitnymi i wydumanymi pomysłami, z których wiele było wyobrażeniem Microsoftu odnośnie do tego, co powinna mieć gra towarzysząca premierze Xbox One. Główną atrakcją nowej konsoli miał być Kinect, czyli reagująca na ruchy kamera, zdolna rozpoznawać gesty. Dlaczego więc nie wykorzystać jej możliwości przy negocjacjach z wirtualnymi handlarzami? Xbox One miał umożliwiać grę w chmurze, co dawało każdemu posiadaczowi Stormlands dostęp do należących do Microsoft serwerów. W związku z czym należało również rozbudować funkcję multiplayer na tyle, aby gracze mogli organizować tłumne i spontaniczne najazdy. Owszem, wszystko to wyglądało interesująco na papierze. Ale nie było już takie oczywiste, czy da się te pomysły wcielić w wirtualny świat. Ludzie, którzy pracowali nad grą, wymieniają różne powody, dlaczego ostatecznie cały projekt nie wypalił. Niektórzy mówią, że Stormlands pogrążyła ambicja Microsoftu, inni, że Obsidian zbytnio się dąsał, lecz wszyscy zgadzają się co do tego, że projekt zboczył na złe tory. Gra obrastała kolejnymi oczekiwaniami, które zaczynały ją przygniatać. Relacjonował Eckert, i stała się tym, czego wszyscy się obawiali. Chyba nawet my zaczęliśmy się jej bać. Odłożył telefon i zaczął się zastanawiać, co to wszystko oznacza dla jego firmy. Standardowe koszty produkcji gry wynosiły 10 tysięcy od łebka na miesiąc co pokrywało pensje i wydatki ogólne, jak ubezpieczenie zdrowotne czy wynajem powierzchni biurowej. Trzymając się tej liczby, można wyliczyć, że dalsze zatrudnianie wszystkich pięćdziesięciu deweloperów kosztowałoby studio pół miliona miesięcznie. Erkert przekalkulował, że Obsidian, nie licząc tego, co otrzymał od Microsoftu, wydał na Stormlands już dwa miliony ze swojego budżetu. A firma nie mogła się pochwalić okazałymi zaskórniakami. Jako, że aktualnie pracowano tylko nad jeszcze jednym tytułem, South Parkiem Kijkiem Prawdy. Które również przysparzał obsydianowi finansowych zmartwień z powodu kryzysu powoli dopadającego wydawcę THQ. Firma po prostu nie miała pieniędzy, żeby nadal zatrudniać wszystkich pracowników. THQ zakończyło działalność 9 miesięcy później, w grudniu 2012 roku, i wyprzedało wszystkie swoje projekty podczas licytacji, będącej wynikiem postępowania upadłościowego. South Park Kiek prawdy Trafił ostatecznie do francuskiego wydawcy Ubisoftu. Fergus Erkert zwołał zebranie z czterema pozostałymi właścicielami Obsidiana, których zaprowadził do mieszczącego się kawałek dalej Starbucksa. Tam spędzili parę najbliższych godzin, ślęcząc nad długą listą nazwisk, próbując ustalić, kogo zatrzymać, a kogo zwolnić. Następnego dnia Erkert skrzyknął całą swoją ekipę na spotkanie. Zaczęło się całkiem nieźle opowiadał Dimitri Berman, lead character artist. Ludzie sobie dowcipkowali, ale Fergus miał poważną minę. Przełykając łzy, Erkert powiedział swoim, że Microsoft zrezygnował ze Stormlands i studio Obsidian będzie musiało zwolnić część zespołu. Ludzie wiercili się niespokojnie za biurkami, ciekawi, którzy z nich zostaną niebawem wyprowadzeni z budynku. Przez parę godzin siedzieli na stanowiskach, rozglądając się nerwowo, podczas gdy gość do spraw operacyjnych przygotowywał odprawy dla tych, którym się nie poszczęściło. Podchodził z szarą teczką na dokumenty i kazał się pakować, mówił Adam Breneki, programista przy Stormlands. A następnie wyprowadzał ludzi z siedziby firmy, ustalając przy tym termin odbioru rzeczy. Chodził tak po biurze, i człowiek myślał tylko: Proszę, nie przyjdź do mojego biura, nie przyjdź do mojego biura. I kiedy tak mu się przyglądaliśmy, co chwilę ktoś przeklinał. Kurwa, wywalili mojego kumpla. Zanim zaszło słońce, firma została wypatroszona. Obsidian zwolnił 26 ludzi z ekipy pracującej przy Stormlands, łącznie z inżynierem, którego zatrudniono zaledwie poprzedniego dnia. Nie były to niekompetentne czy mało zdolne jednostki, lecz powszechnie lubiani i cenieni specjaliści. To był kurewsko okropny dzień. Skomentował reżyserujący grę Josh Sawyer. Straszny, chyba najgorszy w mojej karierze. Takich czystek jeszcze nie widziałem. Od 2003 roku Obsidian Entertainment działało jako niezależne studio, ciągnące od kontraktu do kontraktu, a pracownicy brali dodatkowe zlecenia, żeby jakoś się utrzymać. Firma przeżyła już podobnie dotkliwe rozczarowania, chociażby kasację RPG Alien's Crucible którego wydawcą miała być Sega, co również zakończyło się falą zwolnień, lecz żadne nie zabolało aż tak bardzo i nie pozostawiło Fergusa Erkerta z tak niewieloma możliwościami. Po niemal dziesięciu latach pracownicy, którzy dołączyli wtedy do studia Obsidian, zaczynali się zastanawiać, czy to już koniec. W tym czasie, kiedy Erkert i jego zespół próbowali jakoś pozbierać się po katastrofie, 640 km na północ ekipa Double Fine otwierała szampana. Szefem tego niezależnego studia był znakomity designer Tim Schafer, który znalazł sposób na zrewolucjonizowanie branży. Przez dziesięciolecia równowaga sił była prosta. Deweloperzy robili gry, wydawcy za nie płacili. I choć zawsze były wyjątki, inwestorzy, ryzykanci, zwycięzcy loterii itd. To jednak lwią część produkcji finansowali wydawcy o głębokich kieszeniach. Dlatego zwykle mieli mocniejszą pozycję negocjacyjną i mogli wymusić na deweloperach korzystniejsze dla siebie umowy. Na przykład za grę RPG Fallout New Vegas, jej wydawca Bethesda zaoferował Obsidianowi milionową premię, jeśli tytuł ten osiągnie notę przynajmniej 85 na 100 na Metacritic, stronie internetowej wyciągającej średnią z sieciowych ocen. Kiedy zaczęły spływać recenzje, ocena to spadała, to się podnosiła, aż ostatecznie stanęło na 84. Obsidian nie otrzymał swojego bonusu. Zwykle niezależne studia, takie jak Obsidian czy Double Fine, miały trzy sposoby na utrzymanie się na powierzchni. Jeden – znalezienie inwestora. Dwa – Podpisanie kontraktu z wydawcą na wyprodukowanie gry albo trzy, sfinansowanie swojego projektu przy pomocy pieniędzy, uzbieranych dzięki wykorzystaniu opcji pierwszej i drugiej. Żadne niezależne studio rozsądnej wielkości nie dałoby rady przetrwać bez choćby częściowego dofinansowania pochodzącego od osób trzecich, nawet jeśli oznaczałoby to konieczność radzenia sobie z kasacjami, zwolnieniami i niekorzystnymi umowami. Double fine. Udało się znaleźć czwarte wyjście Kickstarter. Za pośrednictwem platformy crowdfundingowej, uruchomionej w 2009 roku, twórcy gry mogli zaproponować fanom bezpośredni układ. Wy dajecie nam pieniądze, a my zapewniamy coś fajowego. Przez pierwszych parę lat istnienia strony używali jej głównie hobbyści, mający nadzieję zarobić kilka tysięcy na krótki metraż albo konstrukcję zgrabnego składanego stolika. Lecz od 2011 roku projekty się rozrastały i w lutym 2012 Double Fine uruchomiło za pośrednictwem Kickstartera kampanię, żeby zbierać fundusze na grę przygodową Point and Click – Double Fine Adventure. Ostatecznie Double Fine wypuściło tę grę w 2015 roku, po trzech latach znoju, który firma udokumentowała jako serię znakomitych, krótkich filmików pod tytułem Broken Age – pobili wszystkie rekordy. Poprzedni użytkownicy Kickstartera mieli szczęście, jeśli udało im się zebrać sześciocyfrową kwotę. Double Fine dobiło do bańki w ciągu doby. Kiedy w marcu 2012 roku Microsoft wypiął się na Stormlands, na koncie Double Fine znajdowało się już ponad 3 miliony 300 tysięcy dolarów wpłacone przez 87 tysięcy 142 wspierających. Żadna gra Ufundowana przez platformę crowdfundingową, nie zebrała nigdy nawet jednej dziesiątej takiej kwoty. Dlatego cały personel Obsidiana przyglądał się tej akcji z ogromnym zaciekawieniem. Kickstarter zapewniał deweloperowi niezależność od innych firm. Studia nie musiały przekazywać nikomu praw do własności intelektualnej ani dzielić się tantiemami z dużymi wydawcami, a zamiast przekonywać inwestora, czy jakąś szychę co do swojej gry, mogły zwrócić się bezpośrednio do graczy. Im więcej ludzi udało się przekonać, tym więcej pieniędzy trafiało na ich konto. Rozpoczęła się crowdfundingowa rewolucja. Fergus Erkert i pozostali właściciele Obsidiana przedyskutowali swój kolejny ruch. Nadal pracowali nad South Parkiem, kijkiem prawdy, lecz wiedzieli, że to za mało. Jeśli napotkaliby kolejne problemy, Albo nie potrafiliby znaleźć kolejnego projektu, kiedy już zamknął bieżący, w filmie po prostu skończą się pieniądze. Obsidian musiał przejść do dywersyfikacji i nawet po wylaniu sporej części ekipy od Stormlands studio nadal miało dwa tuziny deweloperów bez pracy. Dzięki Double Fine Adventure i paru innym nagłośnionym projektom, również i studio Obsidian zaraziło się Kickstarterem. Paru pracowników zapaliło się do idei crowdfundingu, łącznie z dwoma weteranami wyższego szczebla Adamem Brenekim i Joshem Sawyerem. Obaj jeszcze niedawno pracowali przy Stormlands. Breneki jako programista, a Sojer jako reżyser i byli zgodni co do tego, że Kickstarter to rzecz idealnie skrojona do potrzeb takiego jak oni studia do wynajęcia. Podczas spotkań, kiedy szefostwo starało się określić, jak powinien wyglądać kolejny krok firmy, Brenneki i Sawyer nieustannie przywoływali przykład Double Fine Adventure. Skoro Tim Schafer potrafi zebrać ponad 3 miliony, to czemu oni nie mieliby tego dokonać? Erkert nie chciał o tym słyszeć, postrzegał bowiem crowdfunding jako krzyk rozpaczy. I obawiał się, że ryzyko porażki jest zbyt duże i czeka ich jedynie wstyd, kiedy nie uzbierają nawet dolara. Nawet jeśli uważasz, że masz najwspanialszy pomysł na świecie, powiedział mi, pokładasz w nim całą swoją wiarę i wyłożyłbyś na niego ostatnie pieniądze, nadal zastanawiasz się, czy ktoś podziela Twoje zdanie. Dlatego Erkert poprosił Sojera, Brenekiego i pozostałych deweloperów od Stormlands. Aby zaczęli kompilować propozycje dla zewnętrznych inwestorów i wydawców. Zanim nadeszło lato, Obsidian zdążył zaproponować swoje usługi praktycznie wszystkim dużym graczom na rynku. Szefowie studia odbyli rozmowy z Ubisoftem i Activision na temat znanych serii, takich jak Might and Magic i Skylanders. Przez jakiś czas Erkert i spółka próbowali namówić, a nawet zaczęli przy tej grze dłubać: Bethesdę na kontynuowanie cokolwiek przeklętego projektu Prey 2. Grata rozpoczęła swój żywot w Human Head Studios z Wisconsin. Potem przechodziła kilkakrotnie z rąk do rąk, aż ostatecznie trafiła do Arkan Studios i została wydana w maju 2017 roku jako Prey. Przekuli też niektóre pomysły wykorzystane przy Stormlands na zarys nowego projektu Fallen, który odpalił jeden ze współwłaścicieli firmy Chris Avellone. Ale żaden tytuł nie ujrzał światła dziennego. Duzi wydawcy mieli jednak powody, aby zachowywać się konserwatywnie. Cykl życia platformy Xbox 360, wypuszczonego na rynek w 2005 roku i PlayStation 3 w 2006, miał się ku końcowi, bo zbliżała się nowa generacja konsol. Co więcej, analitycy i eksperci byli pewni, że konsole nie mają przyszłości. I zostaną wygryzione przez coraz popularniejsze iPhone i iPady. Dlatego wydawcy nie chcieli inwestować dziesiątków milionów dolarów w duże gry, nie mając żadnych gwarancji, że ludzie będą zainteresowani kupnem następnego pokolenia Xbox One i PlayStation 4. Jak przekonamy się w niejednym rozdziale tej książki, analitycy srodze się pomylili. Zarówno Xbox One, jak i PlayStation 4 poradziły sobie całkiem nieźle. Do lipca 2012 roku spora część ekipy Obsydiana zdążyła się już zmęczyć ciągłymi porażkami. Para osób odeszło ze studia. Paru poważnie rozważało obranie podobnej drogi. A ci, którzy nie pracowali nad South Parkiem, czuli się jakby utknęli w produkcyjnym czyśćcu, przechodząc od pomysłu do pomysłu bez podejmowania ich realizacji. "Brnęliśmy donikąd — powiedział Breneki. "Nie wydaje mi się nawet, aby ktokolwiek z nas naprawdę wierzył w te pomysły." Fergus Erkert spotykał się co rano przy śniadaniu z firmowym prawnikiem, żeby wypytać go, co by się stało, gdyby wyciągnęli wtyczkę, jeśli nie uda im się znaleźć kolejnego projektu po skończeniu South Parku. Dlatego Josh Sawyer i Adam Brennecki postawili Erkertowi ultimatum. Chcieli rozpocząć kampanię na Kickstarterze, a jeśli Obsidian nie wyrazi zgody, zagrozili, że założą swoją firmę i zrobią to samodzielnie. Aby nieco osłodzić tę gorzką pigułkę, Sawyer dodał, że z chęcią nadal będzie pracował nad kolejnymi propozycjami dla wydawców, o ile ktoś z firmy rozpocznie planowanie kampanii crowdfundingowej. Propozycji tej przysłużyło się to, że zainteresowały się nią stare wygi z Obsidiana, łącznie z Chrisem Avelonem, który od miesięcy publicznie wychwalał Kickstartera, a nawet przepytał za pośrednictwem ankiety graczy, jaki projekt chcieliby pomóc sfinansować. Avelon sprzymierzył się nawet z Brianem Fargo, założycielem Interplay i wieloletnim przyjacielem firmy, aby ruszyć na Kickstarterze ze zbiórką na grę Wasteland 2. Erkert musiał ulec. Na kilka następnych dni Adam Brenneki zamknął się sam w swoim gabinecie i dumał nad idealną kampanią crowdfundingową. Od razu stało się jasne dla wszystkich, którzy zostali w Obsidianie, jaką grę mają wyprodukować. RPG w starym stylu. Nic dziwnego, skoro spora część DNA firmy pochodziła z Black Isle studia, którym Fergus Erkert zarządzał za czasów Interplay najbardziej znanego z autorskich RPG takich jak Icewind Dale, Plan Escape, Torment czy Baldur's Gate. Gry te miały parę wspólnych cech. Ich podstawą był świat i zasady Dungeons and Dragons kładły nacisk na fabułę i dialogi i korzystały z nieruchomego, izometrycznego rzutu kamery, który pozwalał na grę ze specyficznego kąta, jakby patrzyło się z góry na szachową planszę. Jako że wszystkie korzystały z tej samej technologii bazowej, silnika Infinity Engine oferowały podobne doświadczenie rozgrywki. Nikt już takich rzeczy nie robił. Izometryczne RPG wyszły z mody w połowie pierwszej dekady nowego tysiąclecia, zastąpione przez gry z trójwymiarową grafiką, dubbingiem, i znacząco okrojonymi kwestiami dialogowymi. Wydawcy skupiali się przede wszystkim na pogoni za megahitami, jak The Elder Scrolls 5 Skyrim, wyprodukowanym przez Bethesda przebojem RPG z 2011 roku, który rozszedł się w przeszło 30 milionach egzemplarzy. Gracze od pewnego czasu narzekali na ten stan rzeczy. Kto dorastał grając w izometryczne hity Black Isle ten zgadzał się z tym, że to żelazne klasyki i przemysł gier powinien się wstydzić, że już dłużej nie produkuje podobnych pozycji. Obsidian nie posiadał licencji Dungeons and Dragons, dlatego nie mógł raz jeszcze posłać graczy do mrocznych podziemi i pozwolić im niszczyć zastępy wroga magicznymi pociskami. Lecz nadal dla studia pracowało parę osób, które zdobywały doświadczenie przy takich grach jak Icewind Dale czy Baldur's Gate i wiedziały, że izometryczne RPG, Dało się zrobić za znacznie mniejsze pieniądze niż zupełnie nową trójwymiarową grę. Jeśli udałoby im się ograniczyć liczbę pracujących przy projekcie deweloperów i jakimś cudem zebrać parę milionów na Kickstarterze, to nawet sprzedaż kilkuset tysięcy sztuk gry mogła odmienić los Obsidiana. Adam Breneki spędził dwa miesiące na opracowywaniu atrakcyjnej propozycji. Układał prezentację w PowerPointie kompilował arkusze kalkulacyjne, przygotowując projekt, który wszyscy nazwali Project Eternity. Razem z Joshem Sawyerem, Chrisem Avelonem i paroma innymi weteranami z Obsidiana, łącznie z Timem Kane'em, designerem znanym z pracy przy oryginalnym Fallout'cie, przeprowadzili burzę mózgów. Zanim jednak rozpoczęli kampanię na Kickstarterze, musieli dopracować i ustalić każdy szczegół. Dlatego całe tygodnie spędzili na rozplanowywaniu terminarza prac budżetu a nawet nagrody dla wspierających Zacięcie nad wszystkim debatowaliśmy mówił Breneki czy będziemy mieli pudełko co się tam znajdzie czy wydamy też edycję kolekcjonerską co do niej dorzucimy Zdecydowali że pudełko dostaną gracze którzy dorzucą przynajmniej 65 dolarów za szpanerską edycję limitowaną w której znalazła się między innymi wydrukowana na materiale mapa Trzeba było dać minimum 140. W sierpniu Breneki spotkał się z właścicielami Obsidiana i przedstawił im kompleksową propozycję. Ich gra miała być, jak powiedział, DD bez pierdzielenia. Projekt Eternity miał powybierać najlepsze kąski z uwielbianych przez wszystkich oldschoolowych RPG, lecz porzucić te elementy, które po 10 latach technicznych innowacji na polu produkcji gier wydawały się przestarzałe. Gdy przeszli do budżetu, Breneki oświadczył, że powinni wyznaczyć cel na 1 milion sto tysięcy, lecz skrycie wierzył, że uda im się dobić do dwóch baniek. Pracownicy studia Obsidian chcą zrobić tę grę, napisał. Właściciele się z nim zgodzili. Dlatego pozwolili Brenekiemu zebrać niewielki zespół i w październiku rozpocząć kampanię na Kickstarterze. To wtedy Breneki wyciągnął Josha Sojera z ponurego świata, nieustannie domagającego się klecenia kolejnych propozycji i poprosił go o zajęcie się projektowaniem gry. Ustalono, że Project Eternity zostanie osadzony w wymyślonym od nowa świecie fantazy. Lecz jak miałby on wyglądać? Breneki uważał, że fajnie byłoby osnuć fabułę wokół ludzkiej duszy. Dlatego Sojer potraktował ten pomysł jako punkt wyjścia. Lecz w świecie Eternity dusze nie byłyby jedynie metafizycznymi ideami, ale namacalnymi źródłami napędzającej ludzi energii. Głównym bohaterem miał zostać utalentowany widzący, potrafiący zajrzeć człowiekowi w duszę i odczytać jego wspomnienia. Obmyśliłem koncept postaci, opowiadał Sawyer, ale musieliśmy ustalić, dokąd z tego punktu wyjścia się udamy. Musieliśmy to rozgryźć. Gracz miał zacząć od spersonalizowania swojego bohatera. Podstawą był wybór klasy: wojownik, paladyn, czarownik itd. rasy, tradycyjne klimaty fantazy, czyli ludzie, elfy jakieś stworzone specjalnie na potrzeby tej gry, jak obdarzeni niebiańską mocą boscy oraz paru umiejętności i zaklęć. Następnie wyruszało się do zachęcającego do eksploracji świata Eory. Gdzie można było podjąć się pobocznych questów, rekrutować towarzyszy i walczyć z potworami przy pomocy pozyskiwanego po drodze ekwipunku i broni. Bitwy miały toczyć się w czasie rzeczywistym, lecz w stylu znanym ze starych RPG, czyli w każdej chwili można było zatrzymać grę, oddalić obraz i przemyśleć strategię. I tak jak dawniej, gra wyszłaby tylko na komputery, żadnych konsol. Eternity, jak założyła sobie ekipa Obsidiana, czerpałaby garściami z tego co Baldur's Gate, Icewind Dale i Planescape Torment miały najlepszego do zaoferowania, ale wymieszałaby to wszystko, otrzymując prawdziwie smakowity gulasz. Przez parę następnych tygodni Adam Brenek i Josh Sawyer spotykali się codziennie z niedużym kickstarterowym zespołem. Ślęczeli nad każdym słowem, nad każdym zrzutem ekranu i nad każdą sekundą przygotowywanej wideo prezentacji. Mocowali się z wątpliwościami, jakie tuż przed sfinalizowaniem projektu dopadały niektórych właścicieli Obsidiana. Czy to faktycznie taki dobry pomysł? A co jeśli nikt nie da nawet dolara? I rankiem 10 września 2012 roku na stronie internetowej Obsidiana rozpoczęli odliczanie, obiecując, że za cztery dni ogłoszą coś naprawdę dużego. Nareszcie stanęliśmy przed szansą obejścia dotychczasowego modelu wydawniczego i pozyskania bezpośredniego finansowania, prosto od ludzi, którzy chcieli zagrać w RPG wyprodukowane przez studio Obsidian, napisał wtedy do mnie w mailu Chris Avalon. Wolę, aby to gracze byli moimi szefami, bo wysłuchiwanie ich opinii wydaje mi się atrakcyjniejszą perspektywą niż rozmowa z ludźmi oderwanymi od procesu tworzenia gry, od gatunku oraz, mówiąc zupełnie szczerze, pozbawionych długoterminowego przywiązania do tytułu. Mniej więcej w tym samym czasie inna ekipa, wydzielona z Obsidiana, pracowała nad propozycją dla dużego rosyjskiego wydawcy MailRU, jednej z największych firm internetowych we wschodniej Europie. MailRU. Od jakiegoś czasu przypatrywało się uważnie sukcesowi World of Tanks, która to gra przyniosła setki milionów dolarów zysku rocznie, głównie z Europy oraz Azji. Dlatego Rosjanie sami nabrali ochoty na wydanie podobnej pozycji. I choć wieloosobowe sieciowe gry o czołgach nie za bardzo mieściły się w sferze kompetencji i zainteresowań Obsidiana, jak powiedział Erkert, jego firma to chłopcy zafiksowani na punkcie RPG. Właściciele dostrzegli szansę na zapewnienie sobie stałego i pewnego źródła dochodu, dlatego wymyślili sobie projekt, który z czasem przeistoczy się w grę: Armored Warfare. Pod koniec 2012 roku okazało się, że tytuł ten faktycznie pomógł firmie zbudować zaplecze finansowe i Obsidian nie kładł na szale absolutnie wszystkiego, decydując się na ryzykowną kampanię na Kickstarterze. Tylko parę istotnych rzeczy. W piątek 14 września 2012 roku grupa pracowników Obsidiana obsiadła biurko Adama Brenekiego, czekając, aż zegar wybije dziesiątą. Godzinę wcześniej obleciał ich strach, bo na ekranie komputera Brenekiego wyskoczył komunikat napisany dużym czerwonym fontem, który ostrzegał, że pojawił się problem z kampanią, ale wystarczył jeden telefon do biura Kickstartera i sprawa została wyjaśniona na czas. Równo o dziesiątej Breneki nacisnął odpowiedni przycisk. Kiedy strona się załadowała, na liczniku mieli już 800 dolarów. Jakim cholera cudem! Breneki odświeżył witrynę. Mieli już ponad 2700, a potem 5000. Po minucie przebili pięciocyfrową liczbę. Gdybyście weszli do biur Obsidian Entertainment 14 września 2012 roku, moglibyście nie uwierzyć, że znaleźliście się w studio deweloperskim, zajmującym się produkcją gier. Bo mało kto się wtedy tym zajmował. Zastalibyście raczej tuziny ludzi klepiących klawisz F5 na swoich klawiaturach i obserwujących, jak zrzutka na Project Eternity rośnie o kilkaset dolarów na minutę. Po południu, kiedy zorientowano się, że nikt dzisiaj nie będzie w stanie zrobić niczego konstruktywnego, Fergus Erckert zebrał część personelu i wyprawił się z nimi do mieszczącej się po drugiej stronie ulicy restauracji Dave and Busters, gdzie zamówili kolejkę piwa. I gapili się milcząco na telefony, odświeżając stronę Kickstartera. Pod koniec dnia mieli 700 tysięcy. Parę następnych tygodni było istną zawieruchą. Zbiórka funduszy, aktualizacje, wywiady. Projekt Eternity przekroczył swój podstawowy cel miliona stu tysięcy zaledwie po jednym dniu od rozpoczęcia kampanii. Lecz Erkert i jego ekipa nie mieli zamiaru zadawalać się minimum i chcieli zebrać tyle pieniędzy, ile to możliwe. Okazalsza suma niby nie przekładała się bezpośrednio na jakość gry, lecz oznaczała, że byliby w stanie zatrudnić nowych ludzi i poświęcić na ten projekt więcej czasu, co jednak przełożyłoby się bezpośrednio na jakość gry. Podczas gdy Breneki składał do kupy regularne aktualizacje z tego, co działo się na Kickstarterze, reszta ekipy główkowała intensywnie nad kolejnymi progami, czyli dodatkowymi funkcjami, które dodadzą do gry kiedy przekroczą kolejne z góry ustalone sumy. Nie było to łatwe, bynajmniej. Nie można przewidzieć, ile dodatkowa funkcja będzie kosztować, zanim nie skieruje się gry do produkcji. Dlatego musieli dokonać rachunku na oko. Na przykład Fergus Erckert chciał dodać do Eternity jeszcze jedno główne miasto. Lecz jakiego zespół mógł ocenić, ile zajmie im budowa drugiego miasta, skoro jeszcze nie zaczęli pierwszego? Dlatego zgadywali, że jeśli przebiją 3,5 miliona, wtedy uda im się dorzucić jeszcze jedno miasto. 16 października 2012 roku, ostatniego dnia kampanii na Kickstarterze, zespół Obsidian Entertainment zorganizował imprezę, na której miano świętować odniesiony sukces. Cała firma zebrała się w salce konferencyjnej, zupełnie jak przed siedmioma miesiącami po otrzymaniu wieści o bolesnej kasacji Stormlands. I transmitowała relację na żywo przez zamontowaną specjalnie w tym celu kamerę internetową. Pili, śpiewali i patrzyli, jak płyną dolary. Kiedy licznik pokazał zero, mieli na koncie 3 986 794 dolary, czyli niemal cztery razy więcej niż ustalony cel, i dwa razy tyle, ile marzyło się największemu optymiście z ekipy, Adamowi Brenekiemu. Dodając do tego wpłaty przez PayPal i stronę Obsidiana, ostateczny budżet gry sięgnął około 5 milionów i 300 tysięcy. Spełnienie danych na Kickstarterze obietnic i wysyłka koszulek czy grafik miała kosztować kilkaset tysięcy, czyli rzeczywisty budżet był bliższy sumie 4,5 miliona. Firma Elkerta zaryzykowała, ufając, że fani będą skłonni wydać niemałe pieniądze na klasyczne RPG. Na które wydawcy nigdy nie daliby pieniędzy. I tak się stało. Zaledwie w ciągu sześciu miesięcy, dzięki Armored Warfare i Project Eternity, trajektoria obsidiana całkowicie zmieniła swój kierunek. Firma nie znajdowała się już dłużej na krawędzi upadku. Studio nareszcie mogło robić, co tylko chciało, a nie to, czego chcieli wydawcy. Pozostało tylko wyprodukować grę. Tydzień po zakończeniu kampanii, kiedy osiadł kurz i minęły kace, Josh Sawyer wypuścił krótki filmik skierowany do wspierających. Koniec Kickstartera, powiedział. Dzięki. Czas harować. Harówka, zarówno dla Sawyera, jak i dla reszty firmy, oznaczała początek fazy preprodukcji, okresu poszukiwania odpowiedzi na podstawowe pytania o kształt Eternity. Ekipa Obsidiana była pewna, że chce zrobić grę w stylu Baldur's Gate. Lecz skoro nie mogła wykorzystać reguł świata Dungeons and Dragons, jak się będą prezentowały ich postacie? Jakie umiejętności wyróżnią każdą klasę? Jak będzie wyglądał system walki? Ile questów powinni udostępnić? Jak rozległy ma być świat? Jakich technik graficznych użyją artyści? Kto napisze fabułę? Jak licznej ekipy potrzebowali? Kiedy mieli zamiar wypuścić tę grę? Rolę dyrektora projektu, którą odgrywał już przy Stormlands, wziął na siebie Josh Sawyer. Miłośnik historii i zapalony cyklista z wytatuowanymi na obu ramionach poetyckimi wersami. Koledzy opisują go jako człowieka o klarownej wizji i tendencji do kurczowego się jej trzymania, choć niekiedy zdarza mu się przez to nadepnąć komuś na odcisk. Josh może się pochwalić zdecydowanie najwyższym odsetkiem właściwych decyzji, mówił Bobby Null. Główny designer leweli. Ma rację, w 80-85% przypadków, kiedy musi walczyć tak długo, jak trzeba, co niekiedy jest trudne, bo przecież mówimy o niemałych sumach pieniędzy. Często jego oponentem z przeciwnego narożnika był Adam Breneki, jednocześnie pełniący funkcję producenta wykonawczego i głównego programisty. Breneki, wyluzowany entuzjasta piłki nożnej, obdarzony niezwykle ekspresyjnymi brwiami, lubił opisywać siebie jako faceta klei, osobę odpowiedzialną za upewnienie się, że wszystkie kawałki Eternity będą do siebie pasować. Odpowiadał również za budżet. Przez pierwszych kilka tygodni po zakończeniu kampanii na Kickstarterze jego zadaniem było ocenienie jakie kwoty będą potrzebne firmie na dany etap produkcji, co czyniło go niejako naturalnym wrogiem Sojera, który starał się przemycić i wcisnąć jak najwięcej ambitnych pomysłów. We wczesnej fazie preprodukcji Sawyer twardo obstawał przy swoim, kiedy chodziło o ważkie decyzje, a szczególnie rozmiar przygotowywanej gry. Stare tytuły korzystające z Infinity Engine, w które zespół grywał wolnymi popołudniami dla inspiracji, oferowały światy dzielone na ekrany z osobnymi mapami, z których każda wypełniona była rozmaitymi przedmiotami i potyczkami. Na największą z nich, Baldur's Gate 2, składało się niemalże 200 różnych plansz. Żeby móc zaplanować rozpiętość Project Eternity, Sawyer i Breneki musieli ustalić, ile takich map mogłaby zawierać nowa gra. Breneki powiedział 120, ale Sawyer nie chciał o tym słyszeć. Nalegał na 150 i nie miał zamiaru ustąpić, choć zdawał sobie sprawę, że będą musieli ponieść większe koszty. Relacje między produkcją a reżyserią postrzegam jako intencjonalnie opartą na lekkim antagonizmie, mówił Sawyer. Nie chodzi o wrogość ale na pewnym poziomie reżyser myśli, chce to zrobić, wypisze czek, ale książeczka czekowa zawsze znajduje się u producenta. Dzięki kampanii crowdfundingowej, Breneki miał w owej książeczce niemal 4 miliony, co jak na Kickstartera było naprawdę dużą sumą. Lecz w porównaniu z budżetami dużych gier, które sięgały kilkuset milionów dolarów, nie wydawało się to znowu aż tak wiele. Jeśli policzyć standardową stawkę 10 tysięcy na miesiąc na osobę, Budżet Eternity pozwalał mniej więcej na opłacenie 10 miesięcy pracy 40-osobowego teamu, albo o połowę mniejszego i ślęczącego nad grą dwa razy dłużej. Cztery bańki pozwalały też na oddelegowanie do tego zadania dwójki ludzi na 200 miesięcy, choć akurat wspierający z Kickstartera zapewne nie mieliby ochoty czekać 17 lat na swoją grę. Wszystko to były jednak tylko wyliczenia na papierze. A prawdziwe życie weryfikowało podobne rachunki. Ekipa deweloperska miała być sukcesywnie poszerzana zależnie od potrzeb, a weryfikację stanu budżetu przeprowadzano co miesiąc. Breneki miał rozpisać dynamiczny grafik, taki, który mógłby się zmienić nawet z dnia na dzień, zależnie od tempa pracy zespołu. Plan produkcji zwykle jest plastyczny, ponieważ należy wziąć pod uwagę konieczność naniesienia poprawek, ludzki błąd i prosty fakt, że Wena przychodzi i odchodzi. Na dodatek, mówił Breneki, oczekuje się, że z czasem będziemy coraz lepsi i bardziej wydajni, bo i narzędzia deweloperskie są stale ulepszane. Ilość dostępnych map robiła ogromną różnicę. Stworzenie 150 zamiast 120 oznaczało kilka dodatkowych miesięcy wytężonej pracy, od czego spęczniałby grafik, a z kiesy obsidiana wypłynęłoby mnóstwo pieniędzy. Lecz Sawyer nie miał zamiaru składać broni.